Cześć wszystkim, z tej strony Noris i witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin. Kontynuujemy naszą przygodę. Znajdujemy się aktualnie tuż obok krypty Strzygi, gdzie też prowadzi nas dalej zadanie zbroja. Potrzebuję jeszcze zapisków Elfiego Mistrza Pieśni. Przypuszczam, że skoro nas tak prowadzi, to zapiski mogą znajdować się właśnie w krypcie Strzygi. Od samego króla Foltesta dostaliśmy zadanie ostatnio, żebyśmy odczarowali po raz kolejny strzygę lub też po prostu, jeżeli nie da rady jej odczarować, ją zabili. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo odczarowanie wiąże się z przeczekaniem nocy razem z nią. Dlatego przeczuwam, że jeżeli na nas wyskoczy, będziemy musieli uciekać i z nią walczyć, ale nie zabijać jej. Dlatego też ciężkie zadanie to będzie, ale pomówmy z Veleradem. Napiłbym się. Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Okej. Wiecie co, ja bym się jeszcze... Zanim to wszystko się stanie, rozłożył talenty, jeżeli... Tak, mam jeden złoty talent, okej. Siła. Obrażenia, żywotność plus 150. Dlaczego nie? Odporność na krwawienie. Pancerz plus 5, obrażenia plus 10. Dobra, możemy. Plus jeszcze dodałbym troszkę do stylu silnego, ponieważ tutaj stalowy. Okej, jak na razie jest. Prześpimy się do nocy, ponieważ no strzyga właśnie pojawia się w nocy, a myślę, że klimatycznie byłoby w nocy. Boże, co się dzieje? Ile upiorów? Krypta Strzygi. Okej. Sprawdźmy to, co tutaj będzie. Gdzie jest Velerad? No, Velerad! Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. Kubaniec zamknął nas specjalnie tutaj w krypcie Strzygi. Czyli nie mogę stąd uciec, jeżeli będę miał z nią problem. Dobra, jak to wygląda? Kamień drogi. O kamieniach drogi czytałem. Zwrócono mi na to uwagę. Sarkofag Elfiego Mistrza Pieśni. Otóż jest to w pewnym rodzaju klucz, jeśli mogę to tak nazwać. I aby go aktywować, należy w moim przypadku uderzyć w niego dwa razy Ardem, jeden raz Igni. Nie oglądałem, o co tutaj dokładnie chodzi, natomiast kiedyś właśnie tak czytałem i teraz skoro widzę, że jest coś takiego, to myślę, że ma to przełożenie i przyda się. Dobra, krypta. Dobra, czekajcie, sprawdźmy ten sarkofag. Ja zapiszę, bo ten Velerad to troszkę mnie, teraz muszę wam powiedzieć, wykiwał. Sarkofag. Jak na razie widzę, że nic się tutaj nie pojawia. Tardy. O, zapiski Elfiego Mistrza. Przedmiot fabularny. Okej.
Brakuje mi już tylko litanii świętego Grzegorza. Kamień drogi. Okej, zobaczmy. Dobra, tutaj. Żółty meteoryt. No dobra, weźmiemy. A więc tak. Wydaje mi się, że to następujące jest. Tak. Tak. I... Tak, udało się. Czyli dobrze czytałem. Tylko gdzie nas to przeniesie tutaj? Oh shit, what the hell? Grób świętego Grzegorza. Ja za pamięci sobie wyjmę miecz, bo nie wiem, czy czasem nie ma czegoś tutaj jakiegoś... Gówna właśnie. Cmentar. No właśnie. Weźmy to. Może się przyda. Bo nie wiem, czy w tym akcie są zlecenia. Nie wiem. Nie widziałem na razie żadnych zleceń, ale może... Coś się ciemno zrobiło przez chwilę. Może gdzieś tutaj są zlecenia. Poszukamy jeszcze. Dobra, bazyliszek, okej. Okej. Nie, na razie to nie. Na razie zostawmy. Nic. Miejsce mocy, to może się przydać. Odprawmy rytuał magii, daje nam to... Natężenie znaków zwiększone o 100%. List świętego Grzegorza. Zanieś płatnerzowi list świętego Grzegorza oraz inne komponenty zbroi. Okej. To czytaliśmy. List świętego Grzegorza. Wieczny ogień, napełnij me serce męstwem, wieczny ogniu. Czyli to jest modlitwa. Okej. Zapiski Elfiego Mistrza. Tekst napisany jest pięknym stylem, opowiada o tym, w jaki sposób minstrel... Dobra. Czyli mamy to. Wszystkie najpotrzebniejsze artefakty do wykonania zbroi. Już jadamy. Posiadamy, także... A, tutaj był... Aha, tutaj. Czyli teraz tylko wykonać zadanie ze strzygą i wykonać chyba ten pancerz. Dobra. Tutaj. Lokacja. Znajdujemy się tutaj. Aha, czyli krypta powinna być gdzieś w tym miejscu. Dobra. Okej, sorry. Ścięło. A ja wyszedłem. Było cięcie, ale dobra, jesteśmy. Mamy już wszystkie niezbędne rzeczy do wykonania zbroi, jak pamiętacie. I teraz lecimy... Jej wysokość strzyga. Muszę iść do krypty po zmierzchu i stoczyć walkę ze strzygą. Przypuszczam, że to gdzieś tutaj będzie. Okej. Sarkofag jest. Nie, jak już powiedziałem, nie chciałbym jej zabijać w żaden sposób. Okej, mamy cutscenkę. Tylko odczarować. No proszę.
Na wszelki. Leżeć. Oh shit. What the hell? Dobra, czyli będziemy przed nią uciekać. Ileś tam czasu, nie wiem ile. Miejmy nadzieję, że zaraz się dowiemy. A idź w diabły. Oh shit, tu. Fuck. O, co się dzieje? Aha, świeczka zgasła, czyli muszą chyba te wszystkie świeczki zgasnąć, żeby strzyga została odczarowana. No dobra, ja rozumiem już, o co chodzi. Znowu mi myszka nawala. Leżeć. Leżeć, wasza wysokość. Okej. Okay. Nie. Okej, okay, latamy. To jest najlepszy sposób na to chyba. Pobiegamy sobie tak dookoła. I powinno to zniknąć. Wszystkie, kolejna właśnie świeczka. Parę minutek tak chyba będzie to trwało. Jeszcze będą trzy świeczki do zgaszenia. Niedługo będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. Nie zabij. Jest możliwość ją odczarować, to też tak zrobimy. Leż. W końcu przydał znak art. Nie rozwijałem go praktycznie, ale dobry na odrzucenie tego przeciwnika. Ajajajajaj, nie. To jest wbrew pozorom proste, chociaż... Właśnie, leżeć. Chociaż jak nam sieknie i nas ogłuszy, to może nie być ciekawie. Geralt, Boże, ile ty musisz tak się nalatać? Dobra, jeszcze dwie zostały. Nie. Leż. Leż, nie wstawaj. Patrzcie, to się bardziej ruchliwa zrobiła. Nasza strzyga. Dobra taktyka na to. Co bijesz? Okej. Dogania nas. Okej, dobra. Jakoś dajemy radę. Dobrze, że nie łyknąłem przed tą walką jaskółki, bo przecież zmarnowałbym tylko. Okej. Jeszcze jedna została. Już świta. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie odczarowana. Ajajaj, dobra, podbiega do nas. Leżeć. Zobaczcie, ruchliwa jest. Szybko biega. No cóż. Pani strzygo. No to teraz się poganiamy troszkę. Boże, czy to jest walka z bossem? Jeps! No sorry, musiałem. I teraz w drugą mańkę. Nie.
Okej. Udało się, odczarowaliśmy, jest Adda. Ale Adda się jeszcze kimnie, tak? No spoko. Zapiszmy grę. Udało nam się odczarować. Muszę porozmawiać z odczarowaną Addą. Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt... Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och. Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu, musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt, tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. W sarkofagu mówi. Pamiętnik Ostryta. Pamiętnik człowieka, który sprawił, że Adda urodziła się jako strzyga. O! Zdobyłem dowód. Teraz muszę wyjść z tej przeklętej krypty. Jeżeli chcecie, proszę bardzo, tutaj jest. Dobra, my się stąd zawijamy. Lecimy. Aha, tutaj jest wyjście z krypty. Okej. Udało się. Przy okazji zdobyliśmy wszystkie komponenty do zbroi. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Już rano. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmiter. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Okej. Co my mamy? Smak zemsty. Muszę udać się do starego dworzyszcza, tam znajdę ty... Dobra. Wiedźmińskie tajemnice. Czas załatwić porachunki z Azarem Javedem. To na razie nie. Na razie... Zbroja. Przede wszystkim. Kiedy się spotkamy, opowiem królewnie o moim znalezisku. Okej. I tak ruszamy w stronę miasta. Dobra. Miecz jakiś dostaliśmy. Co to jest za miecz? Diabeł. Obrażenia plus 30. Szansa na efekt krytyczny ból plus 50. I szansa... Dobra. Kochani, to wydaje mi się, że jest lepszą bronią. Tak. Bo rozumiem, że to... Miecz stalowy przeznaczony do walki z ludźmi. Tak jest. No, no, no. Dobry mieczyk. Okej. Dobra. Zbroja przede wszystkim. Drogę do Starej Wyzimy. Okej. Udajmy się tam. I sprawdźmy, czy istnieje możliwość szybkiego zdobycia już tej zbroi. Chociaż było cięcie, nie wiem ile czasu nagrywam teraz.
A nie ukrywam, zależałoby mi na tym, żeby... Żeby dzisiaj nie nagrywać tak bardzo, bardzo długiego odcinka. Chociaż... Co jest? Dobra, nie zbieram tego. Okej. Okej, tutaj jest przejście. To już tuż jesteśmy od starej wyzimy. Teraz tylko do płatnerza. Okej. Ładnie się, bardzo ładnie prezentujemy z tym mieczem. Spójrzcie, kurde. Okej. Korzystając z okazji, że tutaj jesteśmy, właśnie wejdziemy do płatnerza. Po rozmowie z nim. Myślę, że możemy zakończyć odcinek. Prowizoryczna kuźnia. Okej. Płatnerz zakonu. Czym mogę służyć? Oto wszystkie składniki, o które prosiłeś. Na wieczny ogień, Wiedźminie! Zrobię dla ciebie święty pancerz! Dziękuję. Na kiedy będzie gotów? Niebawem! Przyjdź jutro! Litanie świętego płomienia. Oto słowa, którymi święty grzech... Pięknie, pięknie, kochani, pięknie. Za jakiś czas po odbiór pancerza. Prześpijmy się, chcę go zobaczyć. Tylko gdzie? Gdzie mogę się przespać? W szpitalu tego? Chciałem powiedzieć Lebiody, ale to jest szpital bardziej polowy. Już nie te czasy. Pielęgniarko. Ci biedni nie ludzie. Nie są niczemu winni. I my, elfy, i wy, ludzie, nigdy nie uczymy się na błędach. Szani. Nie wierzę, zaatakowali szpital. No właśnie. Czy mógłbym się tu przespać? Byłoby mi naprawdę miło. Chyba, że jest jakieś ognisko. Tutaj w pobliżu. W sumie... Tutaj to się wszystko pali. Czekajcie, jest może jakieś ognicho, kuźnia, laboratorium Kalksteina. Podejdźmy do niego. On nas poratuje troszkę. Potwory na razie zostawimy tamte. Laboratorium Kalksteina. Kalkstein. Geralt. I sprawdźmy, czy ten pancerz jest już gotowy. Kurde, ale jestem najarany na ten pancerz. Grawery, cmentary. Na razie żyjcie sobie normalnie. Na razie sobie żyjcie, bo ja mam inny cel dzisiaj. Płatnerzu. Czym mogę służyć? Zbroja jest już gotowa? Tak. Jak wygląda? Ona. Spójrz tylko na to arcydzieło. Uważaj, nie porysuj jej za bardzo w walce. Dziękuję. To była sama przyjemność.
Dziękuję. Bywaj. Pięknie wygląda. Wyjdźmy z niej, w niej. No kurde. Jest kozactwo. Spójrzcie na to. Zapisuję. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Obrażenia minus 30, obrażeń... Dobra. Wow. Dobra. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.